Witam Was serdecznie Australijczami Asi i dzisiaj zapraszam Was na świąteczne dekoracje i na Sylwestra. Najpierw zabiorę Was na nasze osiedle i pokażę Wam, jakie były świąteczne dekoracje moich sąsiadów. Było już ciemno, chciałam Wam pokazać, jak to będzie wyglądało, jak jest ciemno, bo wtedy ma to naprawdę efekt. I mała część tylko sąsiadów zdecydowała się na to, żeby bardzo ładnie przystroić swoje domy jakimiś światełkami z zewnątrz. Natomiast reszta faktycznie nie miała żadnych osób. Także to nie jest tak, że zaraz wszyscy mają pięknie przystrojone domy, ale niektórzy, jak zobaczycie, faktycznie przystrajali je, się śmieliśmy z Przemkiem, jest taki film Wigilia u Griswoldów i jeden czy dwa domy właśnie wyglądały tak jak w tym filmie. Były absolutnie całe w światełkach. Wyglądało to bardzo pięknie i mi się to bardzo podobało i mojej córce Nicole zwłaszcza. I no, czuć było pomimo wysokiej bardzo temperatury, bo są święta. Ja myślę, że Australijczycy nie chcą być gorsi od innych krajów, zwłaszcza chyba od Stanów Zjednoczonych, bo tam tych światełek jest naprawdę cała masa, jak widziałam na różnych filmach, więc myślę, że chcą troszeczkę dorównać. Zobaczcie, specjalnie pokazuję Wam, że nie wszystkie domy właśnie, tak jak Wam wcześniej mówiłam, mają te swoje ozdoby świąteczne, ale naprawdę są one bardzo, bardzo fajne. My się troszeczkę zgapiliśmy, ponieważ chcieliśmy kupić takiego podświetlanego pingwina fajnego przed dom, ale mam nadzieję, że kupimy go w przyszłym roku i postawimy przed wejściem do domu. Sami widzicie, że generalnie to domy są przystrojone jakimiś ładnymi światełkami. Nieraz były takie dmuchane Mikołaje przed domem, tylko one były kiepsko widoczne wieczorem. Zaraz Wam pokażę tutaj, postaram się uchwycić jeden moment. Widziałam, bardzo popularne są takie Mikołaje, które są, mają tylko spodnie, nie mają góry, albo mają jakieś tylko szelki i stoją z deską surfingową. Także Australijczycy bardzo na wesoło traktują te święta i faktycznie te ozdoby również są takie wesołe. Jak się idzie tak samochodem, o tutaj zobaczcie, jest ten jeden z Mikołaji i tam były renifery, one są kiepsko troszeczkę widoczne, sanie stały. Zapraszam na imprezę sylwestrową. Przygotowałam Sylwestra tylko dla trzech par razem z nami. To jest moja przyjaciółka tutaj, która teraz mówi, Dominika, razem z mężem, który siedzi tam na krzesłach. Ja z Przemkiem i moja przyjaciółka Ewa z mężem Chrisem i dziećmi. Chcieliśmy, żeby było bardzo swojsko. Oni się wszyscy znają, także atmosfera była bardzo rodzinna, można powiedzieć. Tam z tyłu widzicie kuchnię i na takim dużym blacie były wystawione wszystkie pyszne jedzenia. Dziewczyny przygotowały naprawdę masę pysznego jedzenia. Chris też uwędził skrzydełka i pałki kurczaka, więc było naprawdę pyszne jedzenie. Kto chciał sobie coś tam, brał do jedzenia. Była bardzo luźna atmosfera, więc jak u najlepszych przyjaciół. Także mam nadzieję, że nasi przyjaciele bawili się bardzo dobrze. My w gronie czuliśmy się bardzo dobrze, także ten Sylwester był bardzo, bardzo dla nas udany. Może nie było jakichś skocznych przyśpiewek, jakichś podrygów, ale i tak atmosfera była bardzo fajna. Dzieci się, jak widzicie, fajnie bawiły ze sobą i mam nadzieję, że powtórzymy takiego Sylwestra za rok, może nawet w troszeczkę większym gronie. No widzicie, że humory nam jako dziewczynom dopisywały. Starałyśmy się rozmawiać o takich bardzo luźnych tematach. Julka pięknie opiekowała się córeczką Dominiki, Milusią, i Milusia była przepięknie ubrana w piękną czerwoną sukienkę i faktycznie atmosfera w tym dniu była
na luzie. Jak widzicie, kto chciał, pływał w basenie. Było bardzo ciepło. Także to też była ogromna frajda dla dzieci, że mogą pływać nocy w basenie. Tutaj Nicole pływa ze swoim kolegą Olivierem. Olivier jest synem Ewy i Chrisa. Chyba troszeczkę mu było chłodno, także nie bardzo chciał wejść do wody, także Nicole tutaj szaleje. No widzicie, kobiety gadu-gadu, faceci też. Między sobą dzieci się bawią. Bardzo, bardzo fajna atmosfera. Mam nadzieję, że Wasz Sylwester był równie udany jak nasz. Tutaj jest zabawa w piłkę. Dzieci się bawią w piłkę w domu. I miały bardzo dużą radość, że tatusiowie dołączyli do nich. No tak, tu już jest witamy nowy rok, składamy sobie życzenia. Tam widzicie mnie z Przemkiem. No tak, życzyliśmy sobie, żebyśmy jak najszybciej dostali wizy i żebyśmy mogli w tym pięknym kraju zostać jak najdłużej. Bardzo fajne życzenia, wszyscy sobie składaliśmy faktycznie dużo miłości, spełnienia wszystkich marzeń, jak to zawsze bywa. I mam nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli i mam nadzieję, że Wam się również wszystko ułoży po Waszej myśli, czego tylko sobie życzycie, tego Wam bardzo, bardzo życzymy. Myślę, że świat każdego z Was należy do Was i tylko Wy macie na niego wpływ i na to, co się u Was w życiu dzieje, także bierzcie sprawy w swoje ręce. Tego Wam życzę, szalejcie, bawcie się na całego, podchodźcie do życia z ogromnym humorem, dystansem do siebie i dystansem do świata, bo jak nie będziecie podchodzić z dystansem do siebie i do świata, jak ja zawsze mówię, to będzie można faktycznie oszaleć. Poza tym świat tak pędzi, że życzę Wam również tego, żebyście kolekcjonowali swoje najlepsze chwile w życiu, żebyście zaznali jak najwięcej miłości, żebyście mogli liczyć na wspaniałych ludzi, tak jak ja mogę liczyć, na moich przyjaciół, na moją mamę, za co bardzo jej dziękuję, na teściową moją. Także jeszcze raz wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować i życzyć naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. O, zobaczcie, jakieś tam tańce były. Małe, ale zawsze. Będę starała się nagrywać więcej takich imprez, bo wiem, że Was to interesuje. Także jak się tutaj bawimy? Jeżeli macie jakieś fajne filmy, to też możecie je do mnie przesyłać, wstawiać i ja chętnie zobaczę, jak Wy się bawicie i jak Wy spędzacie wolny czas. Także kochani, kolekcjonujmy w tym roku wszystkie... Serduszko dla Was było. Kolekcjonujcie wszystkie najlepsze chwile. I życie jest tak krótkie, że faktycznie trzeba się cieszyć każdą chwilą, każdym momentem, każdym spotkaniem, każdym przytuleniem, każdym buziakiem. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pa, buźki ode mnie, od całej rodziny.